Sukces ma wielu ojców, a ojcostwo może szczególnie cieszyć, jeśli czekało się na to ponad 40 lat. Powodem do dumy dla tych panów jest droga, ta asfaltowa, która może okazać się drogą do sukcesu wsi Mikaszówka, leżącej na szlaku śluz kanału Augustowskiego. Piękna okolica, uroczy kościółek, gospodarstwa agroturystyczne to za mało, kiedy prowadziła tu droga przez mękę. Dziurawa, wyboista, a dla dwóch kółek po prostu niebezpieczna. Teraz, gdy standard światowy, to i o gości ze świata łatwiej. Fantastyczna inwestycja i my jesteśmy zachwyceni. Jedziemy od początku tej trasy, aż Greenvelo, aż od Elbląga. I wszystko nam się podoba. Pan Iwo z żoną przyjechali aż spod Alaski, z Vancouver, z Kanady. Ale rowerzyści mogą teraz podróżować całymi rodzinami w otoczeniu Puszczy Augustowskiej wzdłuż kanału Augustowskiego od Przewięzi do Rudawki. Droga powiatowa Przewięź – Sucha Rzeczka, płaska Mikaszówka, Gruszki, Rudawka jest istotna dla rozwoju turystyki w powiecie augustowskim. Prowadzi do jedynego na granicy z Unią Europejską wodnego przejścia granicznego z Białorusią – Rudawka Lesnaja. Same otwarcie, rozszerzenie przejścia granicznego z obecnego wodnego poprzez śluzę Kurzyniec na kanale augustowskim o pieszo-rowerowe, bez możliwości dobrego dojazdu do tegoż przejścia, byłoby nieporozumieniem. Musimy zadbać o to, aby rowerzyści, ale także jeżdżący samochodami mogli spokojnie, bezpiecznie dojechać w ten piękny zakątek województwa, przede wszystkim ziemi augustowskiej, aby także móc dojechać w pobliże przejścia granicznego. Rozpoczęliśmy te działania, można powiedzieć, przed wieloma laty. I tak powolutku, krok za krokiem dochodzimy do tego, że już jakby widzimy tą perspektywę, kiedy to przejście Kurzyniec będzie poszerzone o przejście pieszo-rowerowe Rudawka Lesnaja. Samorząd województwa podlaskiego udzielił dotacji w wysokości 1 200 000 zł. Za te pieniądze została sfinansowana modernizacja fragmentu od miejscowości Płaska do Mikaszówki. Całkowity koszt przebudowy tego fragmentu to 1 300 000 zł. W inwestycji pomagali też leśnicy. Od dawien dawna wiadomo, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Dlatego też mając na celu przebudowę tej drogi, na którą ci ludzie miejscowi tak wiele lat czekali, bo to prawie pół wieku, 42 lata przecież, to szukałem sojuszników. Szukałem sojuszników i co ciekawe, w dzisiejszym świecie udało mi się ich znaleźć. Udało mi się ich znaleźć w postaci samorządów lokalnych, samorządu województwa, ale również lasów państwowych. Jak widać, jestem w zielonym mundurze, reprezentuję lasy państwowe. Przejście graniczne Rudawka Lesnaja jeszcze w wakacje może uzyskać status przejścia rowerowo-pieszego. A ta droga będzie zachętą też dla turystów z zagranicy i wizytówką powiatu augustowskiego. Droga stanowi także łącznik pomiędzy przejściem granicznym i trasą rowerową Greenvelo. To puste łóżeczko czeka na dziecko, chore i do tego niechciane i porzucone. Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Celem działalności placówki jest m.in. zapewnienie tym dzieciom całodobowej specjalistycznej opieki i wychowania, rehabilitacji, działań terapeutycznych, świadczeń zdrowotnych oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb kształcenia i wychowania. Zależeć nam będzie na tym, żeby dzieci, które będą u nas, czuły się jak w domu. Kadrę mamy wspaniałą, ale też będziemy pracowali z rodziną, czyli jeżeli będzie możliwość nawiązania kontaktu z rodziną biologiczną dziecka, będziemy chcieli razem pracować, żeby to dziecko mogło wrócić do rodziny biologicznej. A jeżeli nam się nie uda, bo różnie może być, to jest szansa na to, że dzieci z uregulowaną sytuacją będą mogły trafić do adopcji lub do rodzin zastępczych. To miejsce szczególne dla dzieci do 12 roku życia, chorych, wymagających rehabilitacji bądź terapeuty, a których rodziny nie chcą bądź nie mogą się nimi zająć. Teraz w nowo otwartym ośrodku w podbiałostockich Ignatkach będą miały szanse na lepsze życie. Na wyposażeniu naszej placówki jest m.in. wanna do kąpieli całościowych,
niemowląt oraz do dzieci do 3 roku życia, czyli tutaj będzie po prostu całościowa kąpiel. Dalej są wanny do kąpieli częściowych. W tym wypadku do kąpieli tylko kończyn dolnych. Kolejnymi elementami na przykład sprzętu są stoły do terapii, na przykład NDT Bobak oraz sarka taka jeszcze mało wyposażona. Placówka w Ignatkach jest jedyną w regionie północno-wschodniej Polski. Doświadczona i wykwalifikowana kadra daje szansę na to, że dziecko po ustabilizowaniu będzie mogło wrócić do domu. W ośrodku będzie mogło przebywać ponad 20 dzieci do 12 roku życia wymagające opieki i rehabilitacji. Będą miały tutaj doskonałą opiekę, bo jest szeroki zakres fachowców, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog, czyli po prostu pełen zakres będzie usług medycznych i rehabilitacyjnych. W tym miejscu znajdą się noworodki, które urodziły się chore, na których matka wyrzekła się praw rodzicielskich. Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, którym nie można zapewnić rodziny zastępczej, bo nie ma tam warunków, żeby przyjąć dziecko chore. Do tej pory dzieci z naszego województwa były wysyłane na przykład do Gdańska. Jako zarząd, ale też jako po prostu ludzie musimy pomagać tym dzieciom, które no, niestety z różnych względów nie mogą znaleźć od razu rodziny, bądź będą mieli problemy, a takie dzieci często wymagają specjalnej troski i taka też jest nasza rola. Docelowo w placówce może być zatrudnionych 32 osoby. Terapeuci, psycholog, pracownik socjalny, opiekunowie pokojowe, lekarz, pielęgniarka. Utrzymanie placówki leży w gestii samorządu województwa, jednak za pobyt dziecka w placówce płaci za każdym razem powiat, z którego ono pochodzi. Miesięczny koszt takiego pobytu został wyceniony na ponad 5000 zł. Cóż, kto zna marszałka Leszczyńskiego, nie dał się zwieść przebraniu i nie uwierzył zawiadowcy, że czas wsiadać i odjeżdżamy. Na peronie trzecim dworca w Białymstoku historyczna chwila. W samo południe w sobotę odjeżdża pociąg do Waliu po 16 latach przerwy. Pasażerów nie brakowało. Humory przed odjazdem dopisywały upał niestraszny, bo za 5 30 zł wygodnie i z klimatyzacją. No, ta podróż to jest taka podróż do dzieciństwa, bo uczyłem się przy szkole podstawowej, która mieści się przy właśnie tej linii kolejowej. Pamiętam, jak lekcje fizyki mieliśmy właśnie od strony tych torów. Oglądałem te pociągi, które jeżdżą na tej trasie i akurat zamknięcie linii zbiegło się z końcem mojej szkoły średniej, więc to jak wspomnienie dzieciństwa. No i teraz jak dowiedziałem się, że jest wznowienie tej linii, no to od razu zaplanowałem sobie w kalendarzu, że jadę i się bardzo cieszę. To jest naprawdę bardzo pozytywna wiadomość i mam nadzieję, że taka pierwsza jaskółka, która sprawi, że kolej na Podlasiu będzie się odnawiać, będą te linie uruchamiane ponownie i rewelacyjne wiadomości. To jest pierwszy taki historyczny bilans. Pociąg będzie jeździł w soboty i niedzielę od 2 lipca do 9 października. O 9 wyjazd z Białegostoku, a o 16 powrót z Walii. Mijane stacje to m.in. nieczynny od wielu lat dworzec kolejowy Białystok Fabryczny, następnie Kurjany, Żednia, Zajezierce, Sokole, a cała trasa w otoczeniu pięknej przyrody. Myślę, że jest to fajna propozycja dla mieszkańców nie tylko tutaj gminy Gródek, Michałowo, ale przede wszystkim Białegostoku i turystycznie dla mieszkańców Polski, a może też i zagranicy, bo jest Puszcza Knyszyńska jest przepiękna. Warto tutaj przejechać się tym pociągiem, bo to jest i historyczna linia, ale przede wszystkim walory pokazuje naszej pięknej przyrody podlaskiej. Miejsca w pociągu dla wszystkich, niepełnosprawnych, cyklistów i dzieci. Podczas jazdy ostatni rzut oka na mapy, gdzie na wycieczkę rowerami, a może pieszo. Dzisiaj gorąco trochę będzie. Właśnie chcę się do lasu schować, jak nie spaliło. No właśnie. Nie spaliło słońce. Ale damy radę. Rowerki przygotowali. Nie pierwsza nasza wycieczka. Mamy nadzieję, że pociąg ten będzie służył mieszkańcom i będą chcieli z niego korzystać, a wtedy to jakoś finansowo się wszystko powinno zgrać i
przynieść zadowolenie. I na koniec trasy waliły. Tłumy na stacji kolejowej i zaproszenie na festyn. Uruchomienie takiego pociągu, ja myślę, że będzie dawało taki pierwszy krok dla umożliwienia właśnie uruchomienia linii regularnej kolejowej, dlatego że o tym już rozmawiamy powoli. Jeżeli dojdzie do porozumienia poszczególnych samorządów, gdy jeszcze dołączy do nas samorząd miasta Białegostoku, bo jest taka też inicjatywa, taki pomysł, to wtedy będzie łatwiej i myślę, że doczekamy się takiego okresu, czasu, kosztem nawet, że nie będzie w weekendy, a będzie na przykład tylko w dni powszednie, żeby stanowiło to także możliwość dojazdu do szkół, do pracy, czy też po zakupy dla naszych mieszkańców. Koszt uruchomienia połączenia kolejowego to prawie 65 tysięcy złotych. Połowę z tego zapłaci samorząd województwa podlaskiego. Resztę dołożą gminy Gródek i Michałowo. Ale bezcenna radość tych, którzy czekali na to przez lata i zapraszają w każdy weekend. Po sezonie pociąg może kursować w dni powszednie.